Witam, witam ludziska. Tak, nagrywa się, myślę, że się nagrywasz. Tak, też raz witam, witam ludziska. I tak, no to chwilę tylko dla mnie minęło, dla was pewnie trochę dłużej. Nie sprzedaję ani nie kupuję. Zdążyliśmy kupić ten pistolet i pokazałem wam całą broń, jaką jest na razie. Nowa broń. No, to wam się zostaje. Zajmuję internet, to minie trochę czasu, tak, że nagram tego od groma, także raczej nawet nie piszcie mi tam co mogło. No, chyba już co mogę zrobić na przykład dalej. To nie będzie trochę nieaktualne, ale możecie napisać coś ciekawego, na przykład coś przeoczyłem, prawda? To sam się czegoś coś przeoczyłem, na przykład jakieś easter eggi jakie znacie. To chętnie na pewno naprawdę zobaczę. Jakby nie patrzeć. Nas pistolecik. Jak widać na razie mamy tylko dwa paski życia, że tak to można ująć. Później będziemy mieli dużo więcej, powiedzmy całe kółko zajęte, ale to pod sam koniec. No pistolecik, pistolet. Myszy strzela, a prawym celujesz. Za chwilę nas zaprowadzi tam. Będzie nas prowadził. No. Aha, szło mi się tam, dobra. Tam będzie. Poniosłem chyba amunicję. O. Trzeba to zbierać. A na początku mamy bardzo mały plecak. Tu bardzo ważną rolę odgrywa taka rzecz jak polowanie na zwierzęta różne. Ponieważ z ich skór będziemy mogli wyprodukować lepsze rzeczy, na przykład kabury. No może mogę nosić tylko jedną broń, jak na razie. Nie wiem czy... Moment, jak? Pod F mamy nóż, muszę przypomnieć. Tu miałem lekarstwa. Dawno nie grałem, dosyć. Pod T to było to... No to właśnie, pod Z mamy aparat, możemy przybliżyć, zrobić sobie zdjęcia. Tak. No tak jak powiedziałem, kabury większe. Moment, gdzie to było? Muszę sprawdzić, przepraszam, chwilę was. Sprawdzę. W podręczniku coś mam. Jeszcze? Broń. No i ktoś może się spauzować sobie i przeczytać. Sprawdzę tylko opcje, coś, bo... sterowanie. Personalizacja sterowania. Pamiętam, że takie kółko można było wywoływać. Szyć granat. To granat był. To interakcja, leczenie. To kamienia. Dobra. Dobra, mieszę z tym. Jestem w końcu skapnę. No tam wiadomo, tu jest wąż. Jest. Kin ziemniaków. Wąż. Za każdym razem tak będę robił, jak jakieś nowe zwierzę zostanie zabite. Maszczerabiewe. No byście mogli sobie przeczytać sobie, jak ci, którzy nie grali w to i tym podobne rzeczy, prawda? Są ciekawi wszystkiego. Ja byłem bardzo ciekaw, jak jedynkę widziałem u kuzyna. Wow! U kuzyna grałem. Oglądałem czy jak on grał. Bardzo mi się podoba, chciałem wszystko wiedzieć na temat tej gry. Co jest? No, właśnie na górę. To jest bardzo fajny ten, że z wchodzeniem ogólnie jest bardzo fajnie. Ale to nie będzie tak, że schody są właśnie. Chodzić nie umiesz. No. Tak, teraz. Tędy. No fakt, nisko nie jest. Weźmiemy sobie
Teraz skończyć, coś nie chciało. Amunicja do pistoletu maszynowego. Jupi, jesteśmy na górze. Tak, pod Eskite mamy jeszcze ten. Gdzie to jest? Plecak na łup. Jak widać, mamy tylko 16 miejsca. To jest bardzo mało. W takim tempie to się zapomnia, to się w głowie nie mieści. Plecak jest moim zdaniem najważniejszy. No, tu robimy takie czary-mary. Haha. I tym sposobem odkrywamy kawałek mapy. Zaraz wam to zademonstruję, o co chodzi. Moment. Jeszcze nie mogę? Dziwne. No nic. Patrzcie, teraz. Tylko gdzie? Tam? Czy nie tam? No nic. Trolka. Haha. Jupijej, jupijej. Tak. O właśnie, teraz wam pokażę to. No właśnie, no to mnie tłumaczy. Właśnie, to ten gość, jak widzicie, ta wieża, w której jesteśmy, tutaj w tym miejscu, odsunęła właśnie nam ten kawałek mapy. To czerwone znaczy, że jest pod wpływami tych złych ludzi. Możemy to odblokować w tych takich miejscach, jak te właśnie flagi, to są posterunki. Te są wieże radiowe, te to są próby Rakaju, jakoś tak się nazywające. Mamy nową tom. Dennis Rolk. Środki transportu nowe, trolka. Ej, dlaczego używasz linii wysokiego napięcia jako trolek? Nie uważasz, że powieszono je tu z jakiegoś powodu? Ta dzisiejsza młodzież. Pewnego dnia wejdziesz po tym prosto w wulkan. Wtedy przemienisz moje słowa. Ciekawa rzecz by byłaby. No ale nic tego nie zdarzyło mi się. Dobrze, trolkę już mamy. To mamy coś ciekawego. Mało rzeczy, mało miejsca. Nie jesteśmy głupi i pójdziemy sobie. O. Cóż moje piękne oczy ta widzą. I tu jest, co jakiś czas powinniśmy awansować. No tu jest roślinka. Może się zaraz nie będę długo trzymał czytał tego, bo ja też znam wszystko, czytałem. Sprawę sprawdzujecie sobie i przeczytacie, prawda? No ja tu muszę sprzedać szybko, bo mam mało miejsca już. Tak, sprzedać coś. Broń krótka jest nowe, w sensie to jest, że możemy za darmo już wziąć. I karabiny sztormowe, ten. On jest bardziej szybkostrzelny, mniejsza ruchliwość i trochę mniejsze obrażenia. Weźmiemy sobie. Powiększymy magazynek i celownik czerwoną kropką. Czemu nie? Tylko, że na ziemię to nie jest tak za bardzo. O ile kupię sobie... Powiększony magazynek się przyda. A jeszcze możemy malować, a to zaraz pokażę. Co my tak szybciej nam utyka lekarstwa.
Tylko tego nie trzeba po prostu. Tak, jak to się sprzedawało szybko? Tak. Zobaczmy, ile mamy? 105, nie, nie stać nas. Dobrze, lecimy. Do tego. Zapolować. A co ciekawe, na razie jeszcze powiedzmy się trochę wzdryga ten nasz bohater cały przy zabijaniu. Ma takie no, najbardziej powiedzmy te ludzkie odruchy. Moment. O Boż. No dobra, zresztą chwilę pochodzę z tym. Tak, jak najbardziej ludzkie odruchy ma przy zabijaniu, w sensie no tych filmikach całych wszystkich ten. Później już tak niekoniecznie, prawda, nawet mu się to podoba. Będzie tak, zobaczycie. Tak. Ten to nie powinien uciec. Tak. Ale przy... O-o. Czyżbym warana słyszał? To jest niebezpieczna bestia. Jak serce nam wali. Wiesz, że zdechnie w końcu. Babu. O, co to? No. Mam nadzieję, że nic mi się nie wyskrzaczy. Nie muszę, że tygrys jeszcze, nie? Żeby będzie w ogóle miło. Co, nie mogę? No. Ochyda, tak? Tak i tak będzie miał... To jest bardzo ważne, żeby zbierać takie śmieci różne. No tam trochę kasy, to trochę czegoś i zawsze zarobi szybciej. Ale portfel trzeba będzie zrobić większy, także co za chwilę wam też pokażę. O, widzę już koniec, także chyba zakończyłem na chwilę ten odcinek. A, pamiętam dlaczego. Tak, to jest i teraz tylko jeszcze zbierzemy to i będzie wszystko. Dobrze, na razie ludziska.